Dzień dobry. Nazywam się Marcin Makula i jestem ewangelickim biskupem wojskowym. Zapraszam was na kolejną część przygód rodziny Klekotka i Tekli. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Złote zasady. Bóg chroni cię, gdy jesteś w niebezpieczeństwie. Lekturki z Bożej chmurki. Podróż na bocianim grzbiecie. Klekotkowi i tekli przez węgry i Słowację udało się przelecieć bez większych przeszkód. Stado znacznie się już zmniejszyło. Część Bocianów pozostała w Bułgarii, kilka w Rumunii, inne na Węgrzech i na Słowacji, a jeszcze inne po drodze oddzieliły się, aby pofrunąć do Europy zachodniej. Wszystkie leciały tam, gdzie miały swoje gniazda, do miejsc, gdzie wracały każdego roku, aby złożyć jaja i wychować potomstwo. Bociany zwykle wybierają kierunek, do którego latają też ich rodzice. Dlatego też miejscem docelowym klekotka i tekli była Polska, w której się urodziły. Każdego roku mieszkańcy wsi wypatrywali ich już od marca, poprawiali gniazdo i spoglądali w niebo, czy znajome czerwonodzioby już przylatują. W tym roku wieś wydawała się wyjątkowo pusta. Na ulicach nie było ludzi. Nie dało się słyszeć radosnego popiskiwania dzieci bawiących się przed domami, a gniazdo na starej stodole było zaniedbane i potargane przez wiatr. Jedynie dzwony na wieży pobliskiego kościoła, tak jak zawsze, wybijały początek nabożeństwa. Co ciekawe, mimo głośnego bim bam do kościoła wchodziło tylko kilka osób. W dodatku ich twarze były czymś zasłonięte, co praktycznie zasłaniało całą buzię i nos, a czasem sięgało do samych oczu. Co tu się dzieje? zdziwiła się Tekla. W życiu nie widziałam takich ludzi i takiej ciszy na naszej wsi. No, ja też zupełnie nic nie rozumiem zaklekotał zatroskany bociek. Nikt na nas w tym roku nie czekał. Słuchaj, klekotku, a może my się spóźniliśmy? Przez tę wichurę, przygodę nad jeziorkiem i długą podróż przylecieliśmy nie początkiem wiosny, a końcem lata, i wszyscy ludzie odlecieli już do ciepłych krajów. Oj, kochanie, przecież ludzie nie odlatują do Afryki na zimę. Oni mieszkają tutaj cały rok. Dlatego tak bardzo dziwi mnie, że dziś jest ich tak niewielu. Nie ma co się zastanawiać, klekotku. Trzeba odbudować gniazdo, bo niebawem będę musiała złożyć jaja, z których wyklują się potem nasze pisklaki. Przecież nie mogą mieszkać w takim starym, zaniedbanym domu. Czeka nas solidny remont. Zaklekotała tekla i zdecydowanym ruchem skrzydeł dała znak do pracy. Klekotek jednak wciąż zastanawiał się nad tą pustką, którą zastali wokół siebie. Zbieranie gałązek do renowacji gniazda trwało do późnych godzin wieczornych i mocno zmęczyło parę bocianów. Tekla marzyła już tylko o wygodnym miejscu do spania i zamknięciu oczu. Klekotek jednak nie umiał tej nocy zasnąć. Kręcił się i wiercił, aż w końcu postanowił zrobić krótką rundkę nad stodołą, aby rozprostować skrzydła. Zakołował nad wieżą kościoła i zauważył wylatującą z niej starą sowę klarę. Znali się od dawna. Klara od lat mieszkała na strychu kościoła. Bociek nie mógł znaleźć lepszej informatorki od starej, mądrej głowy. Klaro, czy ty wiesz, co tu się dzieje? wykrzyknął. Sowa skinęła na klekotka swoim małym, w porównaniu z bocianim, skrzydłem i po chwili oboje siedzieli już na dachu po bliskiej plebanii i rozmawiali. Przyjacielu! Rozpoczęła Klara, od waszej ostatniej wizyty wiele się tu zmieniło. W marcu na świecie pojawił się wirus, który stał się wrogiem wszystkich ludzi. Okazało się, że choć jest bardzo mały, niewidoczny dla ludzkiego oka, a nawet Sokolego, może wskakiwać na ręce, twarz, na ubranie, a nawet wchodzić do ust i nosa. Kiedy jest już w człowieku, wywołuje u niego chorobę, kaszel. Często wysoką gorączkę, a czasami nawet nie pozwala oddychać. Co to za wirus? zapytał zaniepokojony Bocian. Ludzie nazywają go koronawirusem odparła sowa Klara. Na początku bardzo się go bali, zamykali się w swoich domach i praktycznie z nich nie wychodzili. Zaczęli też nosić maski, które miały chronić ich przed wirusami wydychanymi przez innych ludzi i zatrzymywać wirusy wypuszczane z oddechem przez nich samych. A, i bardzo często myli ręce, no i przestali się ze sobą spotykać. Nawet w kościołach przez pewien czas nie odbywały się nabożeństwa, bo siedząc bardzo blisko siebie, mogliby się zarażać od siebie. Te obostrzenia i ograniczenia trochę powstrzymały rozprzestrzenienie się wirusa, ale z jego powodu wielu ludzi trafiło do szpitala, a niektórzy umarli. Ojej! Co ty mówisz? To jest przerażające, westchnął zasmucony klekotek. Masz rację, przyjacielu, sytuacja jest poważna. Na szczęście większość ludzi szybko zrozumiała, że częste mycie rąk, aby zmyć z nich brud i zarazki, zakrywanie ust i nosa, nie tylko podczas kichania, a do tego siedzenie w domu, kiedy jest się przeziębionym, ma duże znaczenie. Wtedy jest dużo mniejsze ryzyko zarażania tych, których kochają. I jest jeszcze jedna dobra wiadomość: naukowcom udało się już wystarczająco dokładnie zbadać tego koronawirusa, aby wyprodukować na niego szczepionkę. Szczepionkę? Co to jest szczepionka? ze zdziwieniem zareagował klekotek na słowo, którego nigdy wcześniej nie słyszał. Szczepionka, mój drogi to taki zastrzyk, ale całkiem niegroźny i bezbolesny, dzięki któremu wirus nie może rozwinąć się w człowieku. Wiesz, to jakby cała armia wojska zamknięta w jednej strzykawce, która broni człowieka przed atakiem wirusa. Koronawirus nadal jest bardzo groźny, ale ludzie wiedzą już, jak się przed nim bronić. Być może zastanawiałeś się lub zastanawiałaś nad tym, co to jest koronawirus, o którym dorośli od dłuższego czasu tyle mówią? Być może nie do końca rozumiesz, po co musisz zakładać maskę i dlaczego rodzice tak często każą ci myć ręce, chociaż wcale nie widać na nich brudu. Może zastanawiasz się, dlaczego już tak często nie widujesz babci i dziadka, albo dlaczego szkoła przeniosła się do komputera? Koronawirus może panoszyć się także w Twojej okolicy. Ale przestrzeganie zasad, o których mówiła Sowa Klara, może skutecznie utrudnić mu atak. Zapamiętaj, że oprócz tych złotych zasad, higieny, przede wszystkim naszą ochroną i Twoim obrońcą jest Pan Bóg. W Piśmie Świętym jest napisane, że to właśnie on. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jest jego tarczą i puklerzem, tak czytamy w Psalmie 91 w czwartym wersecie. Moi drodzy, zapraszam was już za tydzień na dalsze przygody Klekotka. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Czytał dla was biskup Marcin Makula do usłyszenia.